Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny haul z Secondhandu. Jak widzicie, jestem w domu, więc oczywiście wybrałam z koleżankami znowu na kolejne zakupy tego typu. Ale tutaj są przygotowane ubrania. Będą dzisiaj ubrania typowo jesienne, będą płaszcze, kilka płaszczów. Ale zanim Wam pokażę te typowo jesienne, chcę Wam pokazać najpierw takie góry od garderoby, które myślę, że będę nosiła praktycznie cały rok. I zaczynamy od czegoś bardzo klasycznego, czyli jeansowej koszuli. Na pewno zobaczycie te rzeczy na przebitkach, nie wiem czy teraz, czy na końcu, ale na pewno zobaczycie, bo już nagrałam przebitki. Więc koszula jest, tak jak mówię, klasyczna. Ja mam jedną jasną koszulę jeansową, którą uwielbiam i bardzo często ją noszę, więc stwierdziłam już dawno, że trzeba by sobie kupić drugą, tylko może ciemniejszą i tutaj trafiłam taką oversize'ową. Zobaczcie, jak ona fajnie się wygląda z szarym kolorem. Właśnie miałam szarą bluzkę, jak ją przymierzałam w sklepie i mi się bardzo spodobało. Jest to taki ciekawy, trochę wytarty jeans. Bardzo fajnie wygląda, podwinięte rękawy. Więc coś takiego. Ja byłam na zakupach, jak było minus 50%, więc te rzeczy naprawdę nie były drogie, ale nie były też tak bardzo przebrane, więc za tą bluzkę wyszło mi około 7 zł. Kolejna rzecz to jest bardzo taka, znowu w mojej szafie przynajmniej, klasyczna bluzka, czyli oversize'owa z takimi fajnymi tutaj rękawami. Bardzo lubię ten materiał, bo to jest też coś, czego nie musicie prasować. Kolor też jak najbardziej mój, czyli taka dosyć intensywna czerwień. I to jest bluzka z New Looka. I nie wiem, czy widzicie, to jest rozmiar 14. 14 to jest bodajże 42, o ile się nie mylę. Więc jest to ogromny rozmiar. Ja zwykle noszę 36, także różnica jest duża. Natomiast ja w ogóle nie patrzyłam na ten rozmiar, tylko po prostu przymierzyłam, stwierdziłam, że jest dobra i dopiero w dom patrzę, to jest 42. Także jak zobaczycie na przebitce tą bluzkę, to bardzo proszę napiszcie mi, czy dobrze leży, bo mi się wydaje, że dobrze. I tak jak widzicie, no nawet nie wiedziałam, że to jest 42. Myślałam, że to jest mój rozmiar, także dajcie znać. Bluzka też kosztowała około 6 zł może. Teraz będę miała parę rzeczy takich bardziej letnich, ale tylko dwie. To jest znowuż taka bluzko-koszula i znowu to jest New Look. Kwiaty, ja już staram się nie kupować w ogóle wzorzastych ubrań, bo już trochę mam dosyć, ale zobaczyłam te rękawy. Też zobaczycie na pewno na przebitce, ona bardzo fajnie leży i to jest znowu rozmiar 42, więc znowu wielka, ale ta sama historia co z tą poprzednią bluzką. Po prostu przymierzyłam i myślałam, że dobrze leży. To znaczy, ona dobrze leży. Tylko wiecie, no jakby było to rozmiar mój, czyli 36, to na pewno leżałaby inaczej. No ale dajcie znać, co myślicie. To jest taka, znowu z takiego lekkiego, fajnego materiału. Bardzo fajnie się układa. Myślę, że na jakieś okazje będzie naprawdę fajnie wyglądała. Kolejna bluzeczka to jest coś bardzo lekkiego. Myślę, że będę nosiła to nie tylko latem. To jest znowu New Look, jest pełnio New Looka w tym second handzie. Jak widzicie, to jest 8, czyli to jest mój rozmiar 36. I to jest taka bluzeczka. Myślę, że ona będzie świetna i do shortów latem, i do takiego grubego swetra, i do rurek z wysokim stanem. Również będzie fajnie wyglądała. Problem z tą bluzką polega na tym, że ona jest po prostu na mnie tutaj troszkę za wąska. Wiecie, ta tasiemka tutaj u samej góry, gdzie powinna tworzyć taki fajny dekolt, ale jak zobaczycie na przebitce, ona mi się tutaj strasznie podnosi, dlatego że jakby jest to za wąskie na mnie, tutaj ogólnie pod pachami i pod biustem, także na moim biuście to się podnosi, bo nie mogę tego opuścić, bo tak luźno. Bo to jest po prostu tak jakby za małe tutaj w biuście na mnie. No ale myślę, że i tak wygląda fajnie. Za nią zapłaciłam jakieś 2-3 zł. Bodajże to było dokładnie 2,50, bo ona chyba 5 zł kosztowała, więc minus 50%, także bardzo fajna bluzka. I kolejna rzecz to jest coś, czego w Polsce nie mamy, czyli firma Forever 21. I to jest taka marynarka. Również zobaczycie, jak ona wygląda na przebitce, bo tutaj to niewiele widać z tego, co widzę na podglądzie. Generalnie mi się ta marynarka na początku nie podobała. Okazało się w ogóle, że była za mała na moją koleżankę, więc mi ją podrzuciła, a ja tak nie byłam przekonana. Dopiero jak założyłam, stwierdziłam, że jest to bardzo elegancka bluzka.
bluzka, marynarka, która naprawdę fajnie wygląda i będzie fajnie wyglądała na egzaminy i do pracy. Jak wiecie, ja raczej się obracam w takiej psychologii biznesowej, na pewno będę się starała o kolejny staż, więc taka marynarka 100% mi się przyda, myślę, że będzie super wyglądała z materiałowymi spodniami, czy nawet z jeansami, tak jak zobaczycie właśnie. Totalnie w idealnym stanie, niezniszczona, bardzo ładny taki beżowy kolor, dosyć ciekawy, bo dosyć taki kolor, który praktycznie do wszystkiego założycie, no ale nie jest to czarny ani biały. I ona kosztowała około 8 może złotych, nie wiem, tak wydaje mi się, że 16 zł w cenie regularnej. I teraz chcę Wam właśnie pokazać te bardziej typowo jesienne rzeczy, czyli płaszcze. Pierwszy płaszcz jest czarny. Nie wiem, czy będziecie to za wiele widzieć, ale zobaczcie go na pewno na przebitce. To jest płaszcz z Mojito w rozmiarze 36 i to jest taki typowy szlafrokowy, pluszowy płaszcz. Spadł mi wieszak. Jak patrzyłam na stronie Mojito z mamą, to zobaczyłam, że te płaszcze są cały czas, tylko mój jest czarny. On charakteryzuje się tym, że ma taki wielki kołnierz i jest związywany tutaj paskiem w talii. On jest właśnie taki szlafrokowy. One są teraz dostępne w tej nowej kolekcji, która teraz jest na jesień, tylko są bodajże w pudrowym różu i naprawdę delikatnie się różnią. Ten jest właśnie prawdopodobnie z zeszłego roku. Teraz ich regularna cena to jest 260 zł. Natomiast mój płaszcz w regularnej cenie w second handie kosztował 40 zł, po wyprzedaży 20 zł. Więc tak się prezentuje cały. Jest bardzo ciepły, myślę, że nawet na zimę częściowo może będę go też nosić, jeśli nie będzie jakichś bardzo siarczystych mrozów. Generalnie jest bardzo milutki i to jest jedna rzecz, którą na pewno oddam do pralni, bo po prostu jest mi go szkoda. Wiem, że czasami można takie rzeczy też jakoś samodzielnie ubrać, ale wiecie, i tak nawet jak zapłacę za pralnię, to i tak nie będzie jakoś szczególnie drogi, więc on jeszcze czeka na pranie w pralni. I ostatni płaszcz, z którego mi spadł wieszak, ale jakoś Wam go pokażę. On jest z kolekcji FNF i on również ma na metce napisane, że nie wolno go prać samodzielnie w domu. Natomiast ja go uprałam i nic mu nie jest, ale z tym czarnym nie chcę ryzykować, bo mi się jednak bardzo, bardzo podoba. To jest płaszcz, który stwierdziłam, że będzie naprawdę fajnie wyglądał, chociażby do sukienki. Czasami jak mam jakieś wesele, wiecie, potrzebuję czegoś takiego. Jest biały i tak naprawdę jestem tak pół na pół do niego przekonana, ale stwierdziłam, że muszę go mieć. Naprawdę bardzo mi się podoba, więc zobaczymy. Na pewno znajdę jakąś okazję, żeby go założyć. I za ten płaszcz naprawdę zapłaciłam 6 zł, bo on był bardzo tani, nawet bez promocji. Więc kupiłam Adamowi, nie dla siebie, tylko dla Adama, bo jak go zobaczyłam, to mi się bardzo spodobał. Stwierdziłam, że będzie mu do wszystkiego praktycznie pasował, co ma w tej chwili, a kosztował mnie też ten szalik, może 2 zł po tej wyprzedaży, więc taki bardzo zwykły, tak naprawdę szczerze powiedziawszy, to nie jest nic specjalnego. Nawet on nie jest jakoś szczególnie milutki, ale on i tak nie nosi jakichś takich obszernych szalików. W ogóle ciężko go zmusić do noszenia szalika, więc coś takiego mniejszego. Już mu pokazywałam, mi się bardzo podoba, także coś takiego. Kupiłam na siebie czapkę, którą już wyprałam i to jest taka zwykła czapka. Po prostu spodobał mi się kolor, bo mam białą kurtkę. Białą parkę, no taką dłuższą, wiecie, białą kurtkę z zeszłego roku i więc stwierdziłam, że takie dodatki będą też fajne. Też może 2 zł za nią dałam. Nie będę zakładać, bo wiecie, jak to jest zakładanie czapek na wizji, ale coś takiego. I teraz mi zostały już spodnie do pokazania. Pierwsze to będą w ogóle shorty, takie zwykłe, które kupiłam sobie, żeby chodzić w nich po mieszkaniu. Nigdy dosyć takich shortów, bo ja po prostu praktycznie tylko w tym chodzę, tak po mieszkaniu w Lublinie, też mnie kosztowały jakieś 4 może złote. I tak, jeansy z Denim Pool, czyli to jest, nie jestem pewna, co to za firma, ale może wy mi powiecie, w rozmiarze 36 i to są bardzo klasyczne spodnie rurki, tutaj zwężane na dole i co najlepsze, one mają piękny, wysoki stan, bardzo ładnie leżą, są bardzo proste, czyli dokładnie takie, jakie chciałam. Spodnie kosztowały 7 zł już po wyprzedaży minus 50%, więc bardzo fajnie. Drugie, kupiłam sobie treginsy z Cherokee, to jest też chyba ta firma, która jest w Tesco, nie jestem pewna, ale dajcie znać.
Więc to są takie trójmisy w jaśniejszym kolorze i to są również, może tutaj nie widać, ale to są po prostu takie obcisłe rurki, również ze wyższym stanem, tylko że po prostu one wyglądają jak dżinsy, a jednak to już nie są takie dżinsy jak te poprzednie, tylko to są jednak po prostu takie typowe treginsy. Również kosztowały 7 zł już po wyprzedaży, jak widzicie takie są delikatnie tutaj przytarte, też myślę, że będą fajnie wyglądały. Kolejna rzecz to jest coś, z czego niektórzy może będą się śmiali, ale jak to zobaczyłam, jak to dotknęłam, to myślałam, muszę to mieć. Słuchajcie, to są takie gacie, prawdopodobnie od piżamy. Ja mam zamiar po prostu je nosić tutaj w domu w zimie. Ja jestem strasznym zmarzluchem. To są spodnie takie urocze misie. I co najlepsze, one są zwężane na końcu, czyli coś, co ja bardzo lubię. Ja nie lubię spodni od piżam lub dresów, które są takie strasznie szerokie, a jest ich dosyć sporo. Natomiast te są zwężane, są mega wygodne, idealne na 36, ale szkoda, że nie możecie ich dotknąć, bo one są naprawdę mięciuteńkie i takie naprawdę jak flausz albo plusz czy coś takiego. Więc bardzo fajne, kosztowały około 5 zł. I ostatnia rzecz, trochę szybko lecimy, ale jest dosyć sporo tych rzeczy. I ostatnia rzecz to jest torebka. Torebka znowu z New Looka. To jest kuferek, trochę jest pogięty, bo jest pusty w środku. Szczególnie, że trochę, słuchajcie, kombinowałam z tą torebką, dlatego że nie wiem, jak ja mam ją wyczyścić, bo chciałam wyprać tą poszewkę, żeby zneutralizować ten zapach, który ubrania wynoszą z second handu. No, ale ta poszewka jest przyszyta do środka i nie mogę jej uprać, więc nie wiem, co zrobić. Będę musiała może jakieś saszetki zapachowe kupić. Tutaj ma koronkę, jak widzicie. Oczywiście są takie łapki i dłuższa łapka. Ja nie kupiłam chyba nigdy jeszcze, chociaż może teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że nigdy nie kupiłam torebki na second handzie, dlatego że torebki jest najtrudniej znaleźć, przynajmniej mi. Wydaje mi się, że zawsze są chociaż troszkę zniszczone, zwłaszcza widać to tutaj po tych rękach albo po poszewce. Natomiast ta torebka wygląda, jakby ktoś ją po prostu kupił i założył może raz, albo w ogóle wcale. Te rączki są niezniszczone. Poszewka jest niepobrudzona, tak jak widziałam, jest to New Look, tu w środku jest metka. Także no, torebka była droższa, kosztowała 20 zł. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Piszcie oczywiście w komentarzach, co podobało Wam się najbardziej. I do zobaczenia w kolejnym filmie.